Tiffinka, witam Was serdecznie i zapraszam na krótki tutorial, w którym pokażę Wam, jak złożyć motocykl z tekturki. Mamy tekturkę z laserowelowe numer 19157 i na początek trzeba wyciąć z niej wszystkie elementy. Użyję do tego małego nożyka i przy jego pomocy powycinam te maleńkie elementy. Teraz będę składać ten nasz motocykl. Zaczniemy od sklejenia tej części. Hop, 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 hop. I tu przyklejamy górę. Hop. Robimy dokładnie to samo z tyłem. I niestety tył jest odwrócony. O, dobra. Główną część motocykla mamy sklejoną. Teraz na to nakleję tutaj nasz bak paliwa. Hop. I robimy to samo z drugą stroną. Najłatwiej zaczynać od dużych elementów i przechodzić ku tym mniejszym. Zobaczcie, ta część motocykla jest już gotowa. Teraz tu będzie piękna kierownica. To jest do przedniego. To będzie przedni błotnik. To będzie tak. Zobaczcie, przedni błotnik też sklejamy. Najpierw sklejamy to po prostu warstwowo. Tutaj jest ta warstwa środkowa. Ona sprawi, że tu się będzie mieścić nam koło do środeczka. O, i robimy to samo. Pyk. Tylną warstwę przyklejamy. Świetnie. Zobaczcie, to się trzyma. O. Koło za chwilę do środka wsadzę. I jeszcze muszę skleić ten ten widelec tutaj. No i tak. Chyba wszystkie główne elementy skleiłam. Mamy złożony widelec i ten element motocykla. Tu kleimy od dołu i tu wchodzi widelec. O, widelec wchodzi tu. Tak się to będzie trzymać. Tu się będzie trzymać kierownica. O, świetnie. Kierownica już jest, jest widelec, koło pierwsze, tak się to musi zmieścić i tu będziemy zaraz skleić to, najpierw wsadzę to koło, a potem będę, koło przyklejamy do tego błotnika. Koło. Ono się tu świetnie zmieści. Z delikatnym zapasem przyklejamy do błotnika. I teraz to wszystko musimy wkleić do tego widelca. Dobra. Wygląda to nieźle. Tylne koło wchodzi tutaj pomiędzy te elementy.
pomiędzy te elementy głównej części motocykla. O. Zobaczcie. Dobra. Tutaj doklejamy drugą część jeszcze kierownicy. Kierownica jest troszeczkę grubsza. O. Teraz te wszystkie elementy kleju będzie trzeba powycierać. Kierownica już. Lusterko. I to lusterko naklejamy tutaj. O, trochę za dużo. Jest lusterko. Teraz te dwa elementy sklejam ze sobą. Sklejamy takie śmieszne dwa elementy i one będą tutaj do lampy. I przyklejam je tu na przodzie kierownicy. Kawałek lampy. To. I teraz ta lampa musi być przyklejona do tej części. Tu, w tę małą dziureczkę. Wkładamy ten patyczek pusty, co mamy. Taki prosty, pusty patyczek. I on idzie tutaj. Hop. Świetnie. Teraz tak. Nóżka. Nóżka musi być przyklejona na środeczku. Słuchajcie, ten motocykl już się trzyma i zostało nam jeszcze kilka drobnych, naprawdę drobniutkich elementów. Tu mamy tylny błotnik i on jest tu. Te dwa owalne elementy to będzie część do pedału do gazu. I teraz tak, jedna jest z tej strony. Aha, tu. I na nim zaraz będzie druga. I tu jest drugi. Teraz tak, to małe kółeczko jest tu na górze lampy. O. Tutaj mamy prędkościomierz. Słuchajcie, jakie to jest maleństwo wszystko. Teraz tak. Te dwa elementy ze sobą sklejam też. O. Tak. Te dwa maluszki naklejamy tu z tyłu. Do nich doklejamy. Zderzak, który już raz, nie zderzak, tylko błotnik, który już raz tu chciałam nakleić. O, teraz się trzyma.
Patrzcie. Tak, teraz się trzyma. I został nam jeszcze tylko ten maleńki element. I on jest, uwaga. Słuchajcie, kochani, motocykl jest gotowy. On musi oczywiście wyschnąć, ale tak się prezentuje. Jest bardzo, bardzo delikatny, ale na pewno świetnie się sprawdzi do boksów. Męskie boksy z takim motocyklem na pewno będą świetnie się prezentować. Tak wygląda nasz motocykl. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Będziecie już wiedzieć teraz, jak składać taki motocykl. I niebawem pokażecie Wam swoje prace z wykorzystaniem tych tekturek. Jeśli tego jeszcze nie robicie, zasubskrybujcie nasz kanał i koniecznie oznaczajcie nas w swoich pracach. Do zobaczenia!